Siemanko ludzie, z tej strony Grywciu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy First Assault Online. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same moje dane, bo tutaj jest coś takie jak moje dane, są też osiągnięcia i tutaj jest jakiś ogólny raport z działań podjętych w trakcie operacji Section 9. Zdobywaj nowe rangi w szeregach Public Security Section 9. Zobaczmy, co to nam daje w ogóle, że to odbierzemy. Sprawdź nagrodę za osiągnięcia w skrzynce odbioru. Aha, dobra. Jakąś skrzynkę odbiorczą mamy. Wizytówka jakaś przyszła. Jakieś tutaj z walki. Nie ma ucieczki, gdy osiągniesz kres swoich możliwości, spróbuj go przekroczyć. I to jest jedna z najbardziej punktowanych, słuchajcie. Najlepsze jest to, że umiejętności, znaczy osiągnięć. Później jest dominujący, gdy tylko możesz, spróbuj zadać morderczy cios przeciwnikowi. Zabić 30 przeciwników bez zgonu na którymkolwiek etapie misji. O, to jest fajne. Wygraj mecz w 4 minuty tutaj w dominującym. No 4 minuty to jednak jest, no mały czas, naprawdę mały czas. Bystry, profesjonalista, okrutny i cyborg. Nie wiem, co to nam daje, wizytówka. A, tu mamy emblemat, jaki możemy sobie wybrać. Może profesjonalista będzie fajnie wyglądał. Natomiast karta tła... A może to na razie. Niech tak będzie, niech tak będzie. Wygląda to dość spoko. Mogłoby wyglądać lepiej, ale nie będę marudził. Jeżeli chodzi o przedmioty, bo mamy dodatkowe przedmioty, to możemy GP Boosta użyć. Możemy GP Boosta użyć, licencję agenta mamy. Mamy srebrny zestaw, który nam daje... Twój wysiłek zostanie nagrodzony, otrzymasz od 50 do 150 tysięcy GP. O, to mi się podoba. Otwórzmy to w takim razie. I ile? Mam nadzieję, że 150? 80! No dobra, 80 to nie jest źle. I srebrny zestaw nam został od 50 do 150. No to może tu 150. I setka. Czyli razem 180. To nie jest w sumie źle. Naprawdę nie jest źle. Chciałbym się cofnąć jeszcze raz do zbrojowni wejść. Jeszcze raz w przedmiot. I mamy tych voucherów tutaj troszeczkę. Poużywamy sobie ich, bo dlaczego by nie? Zobaczymy, na ile jesteśmy tutaj w stanie wyrobić hajsowo. Może kupimy jakąś nową broń, słuchajcie. Bo jakby nie było, już mamy w tym momencie 197 500. W sumie 217 000. No to nie jest źle. Jeszcze GP Boosta możemy wziąć, więc wezmę. Why not? I menu główne, ok. I teraz zastanówmy się, jaką broń by sobie tu kupić. Bo mamy zbrojownię, mamy sklep. Sklep i jeszcze raz sklep. No broń na pewno. I teraz tak. KM-y jakieś tu są, dodatkowe, może dodatki jakieś? Nie, dodatki to nie ma sensu, bo tutaj są tylko właśnie takie rzeczy. Agent się nie przyda, może w broni, ale miotanie, granat, nie, dodatkowe? Ja wiem, nie jest chyba nam to potrzebne, nie używam jakoś niesamowicie, prędzej już jakąś normalną broń. Najlepsza by była jakaś snajperka. Snajperka będzie miała... Nie wiem, czy gdzie znajdziemy, w KSN-ach? Tak, KSN-y to są snajperki chyba. Snajperki, ale na nic nas nie stać jeszcze, co jest ciekawostką. Na nic nas jeszcze nie stać i to jest przykre. KSZ-y, tutaj też nas na nic nie stać. PM-y, tutaj stać nas na parę rzeczy, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy chcę coś nowego kupować. Z PM-ów przynajmniej. Na razie tutaj też jakoś nic ciekawego nie ma. I raczej później też nie będzie. Ten jest w miarę taki dobry, bo jakby nie było, ma większą celność o 5 od naszego i o 2 obrażenia, a cała reszta zostaje na jednym etapie. No chyba, że weźmiemy na przykład tego Deathstalkera i wtedy tak, obrażenia mamy minus 1, celność plus 6, stabilność plus 1, szybkość plus 5. Szybkość też jest istotna, ale te obrażenia mnie tutaj mierzwią troszeczkę. Troszeczkę mnie te obrażenia mierzwią. Mogę dać jakiś podgląd. Jak to wygląda? Aha, tu można oczywiście jakieś lunety, celowniki, lufy, nie lufy. To taki standardzik. No nie wygląda źle, no. Tylko pytanie, jak strzela. Aha, ale się tego nie dowiemy raczej. Znaczy mógłbym wypróbować, ale szczerze powiedziawszy, nic mi to nie da na ten moment. Co tu jeszcze mamy? ST. To będzie strzelba, tak. Strzelba do walki na bliski dystans. I KM-y, no to KM-y oczywiście będą drogie jak diabli. Może na razie nie kupujmy nic, słuchajcie. Na razie nie kupujmy nic, nazbierajmy sobie trochę hajsu. Bo 117 tysięcy to wniosek z tego nie jest aż tak dużo, jak ja bym myślał, że to jest. I to mnie troszeczkę zirytowało w tym momencie.
No ale trudno, mogę oczywiście agenta kupić. Ale szczerze powiedziawszy, pokiego. Bo tu są chipsety jeszcze. Chipsety też by były dobre. Odległość rozstawiania EPM-ek, niewidzialność, śmierć użytkownika wstrzymuje działanie kamuflażu termooptycznego, sprint bojowy, no i tego jest generalnie dużo, no bardzo dużo wręcz bym powiedział. I to można kupować. I nie wiem, czy to jest jako na zasadzie, że jak już kupię, to mam po prostu i to mi dodaje ileś tam, czy jak kupię, to muszę to założyć i wtedy zmieniamy, nie? To jest dobre pytanie. Szybkość odnowy, wykrywanie. Dron tropiciel przesyła obraz z kamery do twoich cyberoczu. I wytrzymałość 50%. To by było fajne, ale nie chcę kupować na razie. Na razie nie chcę kupować, bo jak kupię, to boję się, że spieprzę to. Tym samym sposobem. Wow, stosunek ZS 2,20, to nie jest źle. Procent zwycięstw 0,85, tu słabo troszeczkę. No ale dobrze, bo się rozgadałem, 6 minut minęło i co z tego, Gryfciu? Gramy, co innego, no gramy. Zobaczmy, co nas na szybkim nurkowaniu czeka. Oczywiście do ataku ducha, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Będziemy musieli poczekać na to tak naprawdę. Bo tam 5 level chyba musimy mieć. Mamy w tym momencie 3 czy 4, już nie pamiętam, ale chyba 3. No więc jeszcze troszeczkę, naprawdę jeszcze troszeczkę i będziemy w domku. Także będzie spoko, naprawdę będzie spoko. I zobaczymy, co dalej. Ładuj się szybciej, no. Come on, let's go. Ładuj się i ciśniemy z tym tematem, nie ma zabawy. Nie ma czasu na pierdoły. GFX-y mi ładuje, network connecting oczywiście, no. Network connecting musi być w takich grach. No i co? Działasz czy nie działasz? Oto jest pytanie. Działasz, dobra. Okej. Czas odrodzenia 3 sekundy jeszcze. Mogę zmienić kamerę jakoś? No, mogę się już ruszać, dziękuję. A mamy obronić punkty chyba? Tak? To jest to przejmowanie, no tak, dobra. Łap granata, nie pierdol. Ej, nie wybuch! Aj, kurde, zapomniałem, że oni mogą... A, jeszcze jeden stał tam. Chciałem powiedzieć, zapomniałem, że oni mogą być tutaj w środku. Zabij przeciwników w bitwie. Mam 90 przeciwników zamordować. To trochę jest, jakby nie było. Dobra, 38 metrów, to nie jest dużo. Łapcie, granata tam na daleko. Do widzenia. Piękne zabójstwo, no przede wszystkim pierwsze. Do widzenia, drugi. Ktoś jeszcze tutaj chętny? A, ładnie, dwa trupy. Coś cudownego. Granata nie mam żadnego, to szkoda. Dobra, przejęliśmy. Tu ktoś był? Na blisko? A, wiedziałem, ale mnie zabił, kurde. A było tak blisko. 2-0, no kurde, dwa razy mnie gościu już ubił. Zobaczymy, czy się uda coś tu... O, żeż cholera. Ale rzuciłem brzydko. Dobra, tam są koledzy. Do widzenia. Cześć. Chłopaki. A! Kurde, nie zabiłem go. Aj, to snajper był. A już myślałem, nie? Ale 3 zabiłem tam. 3 chyba. Chyba 3. Ile? 8 mam już zabitych. No dobra, no to spoko. Jeszcze troszeczkę, bo troszeczkę, ale może damy radę. Ładnie. Dzięki, że mnie... Kurde, trzeba uważać na takie rzeczy. Dzięki, że mnie przestawiłaś, chciałem powiedzieć. Aj. Zirta Post tutaj robi jakąś masakrę normalnie, chłop. On takim czymś gra, no dobra. To mi dużo mówi też, nie?
kto jakimi broniami gra, ja sobie to później weryfikuję. No, właśnie. Nie wiem, nie zabiłem nikogo, nie zabiłem. Dobra, tamten zginął. Dobra, dwóch zabitych. No trochę w beznadziejnym miejscu go zhakowałeś, nie? Ale to tak zdecydowanie w beznadziejnym miejscu. Dobra, zabity. Aj! Dojechali mnie. No to było pewne, no jak ja już nie miałem amunicji, kurde, to z czym do ludzi w ogóle? Ale 11 już ubitych. 3 asysty. Nie jestem ciekaw, jak ja tam ginę. Ale ZS mam do góry, więc nie ma problemu. Przynajmniej teraz wiem, o co chodzi z tymi szczokami góra-dół. Im częściej ginę, tym więcej, że tak powiem, jest do dołu wtedy. Mam cię. Aj! Kurde, skąd on mnie... Aha, tam był! Aj, 10 sekund do odrodzenia, no troszeczkę za długo. Zadyma jest straszna na tym punkcie C, nie? Na tym, ten punkt C jest taki wadliwy, bym powiedział w pewnym sensie, że tam jak, kurde, podejdziecie, jeszcze skill synka walniemy, no i super. Do widzenia. Do widzenia. Aj! Skąd mnie? Z boku mnie zabił. Ale plan był generalnie dobry, no. Plan generalnie był dobry, ale no niestety się, że tak powiem, wykoleił lekko. Ale te granaty lecą beznadziejnie. One latają jak chcą, słuchajcie. I to tak true story latają jak chcą. Do widzenia. No, dobra, zginął. 3 trupy. 4 trupy. Jeszcze ktoś chętny? Aj, byłoby 5 trupów. Niepotrzebnie się w sumie ruszałem do przodu. Ajej, ale z drugiej strony nie wiem, czy bym w sumie zabił tam. Jakbym się nie ruszył. Mogłoby być tak, żebym nie zabił. I wtedy to już by w ogóle była lipa. Aj! Kurde, Zitrapos! On ma dość dobrą broń, słuchajcie. On ma dość dobrą broń, to widać po tym, że jak w niego, znaczy... Jak on do mnie strzela, to on mnie potrafi zabić tam paroma strzałami. Kurde, no. I ten Venom Crew też. To jest ten minus. Że ja mam tą standardową, nie? Oni mają już te lepsze bronie. Dobra, zemsta! A do dupy. Trafię? Nie trafię. No pewnie, że nie. Jakbym mógł trafić? Jakbym trafił, to by w sumie było coś dziwnego, nie? Granat! Tu był gościu. Dobra, nie ma tam nikogo? Nie ma. No dobra, wiem, że nadciąga dron! Fuck, zabił mnie! Wiem, że nadciąga dron i co z tego, że wiem? Że jak ja sobie nic z tego nie robię. Terminal przejęty. No i super, cudownie, 2 trupy. To jest następny? Do widzenia. Piękne zabójstwo. Aj! Wysadziłem kogoś tym granatem? Nie. Słabiutko. Ja sam się rozmieszczam tylko. 3600 mam, Zitratrop, no ma kurde 5200. No nie przebiję go pod względem wyniku, to trzeba powiedzieć wprost. No ale generalnie no jest szansa to ogarnąć inaczej.
Skillsync poszedł. No nie! Ajajaj. Asystę mi się udało jeszcze wbić. No 25 fragów, no mam, no ale... 25 fragów to mało, mogłoby być więcej. What da... Zitrapos w plecy, no nie, no dzięki. Dopiero co się zrespiłem, nie? Ale mamy po 5, więc mamy porówno. Jako tako. O, terminal przejęli jeszcze. Niezbyt dobrze. No trudno. Skill sync. Nadciąga dron tropiciel, super. Aj, wiedziałem, że padnę. Znaczy, jak już stanął przede mną, to było logiczne, że padnę. No siłą rzeczy, nie? Ale, no, ale miałem jeszcze nadzieję. No miałem nadzieję, że może jednak nie. Że może jednak coś tam się wydarzy. Jeszcze. Ale jak ja tak rzucam granatami, to ja się wcale nie dziwię, że ja nic z tego nie mam. Do widzenia, kolego. Dobra, stanę, będę udawał, że przejmuję. Jezus, nie strasz mnie. No i Zitrapos znowu, no nie, no gościu, no irytujesz mnie już, no. Tylko ten Zitrapos co chwilę się tu pojawia. Jakiś gościu mnie jeszcze tutaj prześcignął w punktach, to jest no słabiutkie. Ale piękny granat, Gryfciu. Jakiś gościu mi tu po głowie wali. Aj, no właśnie, to jest to, że on mnie widział, nie? Ja jego nie widziałem, no. Ale zhakowałem chociaż tego dziada im. Tylko co mi to daje w tamtym miejscu? Że jego tam zhakowałem? W sumie nic. Ola Boga. Nie no, przejmą to, raczej to przejmą. Też niby nigdy nic nie wiadomo, no ale raczej tak. Ładne dwa trupy. Kurde, z boku jeszcze, no nie. Dobra, to jest ich. To jest zdecydowanie ich, bym powiedział nawet. Zitrapos, no już 8 do 6, no. Gonię go punktowo, ale w dalszym ciągu to jest dwa koła różnicy, kurde. Dwa koła to jest bardzo dużo różnicy. Aż za dużo, bym powiedział. No. No nie. No Zitrapos znowu. No kurde, ale to jest tylko on, nie? Nikt więcej. Tylko on cały czas na mnie naskakuje, że tak powiem brzydko. Dobra, zginął. Bum. Dobra, tam nikogo. Wow, 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 wow. Z jakiegoś czopka go trafił. Do widzenia, strzał w głowę. Ameno. Dobra, to będzie nasze. Okej, terminal przejęty, super. Niepotrzebnie w niego w sumie strzelałem, bo chyba ściągnąłem sobie na niego... Znaczy jego uwagę na siebie chciałem powiedzieć, ale raczej nie. Czyli jednak nie. O, wow, ładnie. Ładnie ktoś tam pocisnął. Venom Crew, no nie, no... Ja rozumiem, że to jest gra, w której fajnie też jest kampić od czasu do czasu, ale nie kurwa całą grę, no. Już to dajcie spokój. Gra, ta gra polega na tym, że szturmujesz, jedziesz hardo, a nie kurde, że ten... Że stoisz w rogu i czekasz, aż kurde gościu się odsunie, no, bez sensu. Jak tak chcesz grać, to nie wiem, chcę pograć w jakieś gówno. Ale dostałem banie. Od Venoma.
Nieładnie z jego strony, nieładnie. Terminal utracony, no został nam ostatni na cenę, właśnie. To teraz przejmie ten wygrywa, nie? Tak szczerze powiedziawszy. Ale rzuciłem, oho, ho. Oto nasz, dobra. Dobra, hakujemy. No nie! Ostrzeżenie czasowe za mało czasu, znaczy zostało mało czasu. A myślę, że w 10 sekund raczej nikt nie jest w stanie tego przejąć, chociaż... Nigdy nie wiadomo, nie? Gdzie tu biec, żeby było szybciej? A jak nikt nie weźmie, to co wtedy, dogrywka? W sumie takiej sytuacji jeszcze nie było. Tak, dogrywka jest. Dogrywka czasowa oczywiście, ale... Tutaj już raczej nic innego się nie stanie, jak tylko wygrana. No właśnie, no właśnie, dlatego mówię. Tu nic innego się nie miało prawa stać. Ulala! Good work, team. No jakby nie było good work. Byłem gdzieś tam na drugim czy trzecim miejscu. Mogło być lepiej, nie? Mogło być lepiej. Wynik 5,5 koła Red wbił. Ła, czy wbił? Ciężko określić. 5,5 koła, a ja tam ile miałem? No zaraz, zaraz się dowiem. Ale jest level up, jest level 5. I voucher zdobyliśmy o tam wartości 20 tysięcy. Możemy jeszcze kartę, 10% expa więcej, no super. Podoba mi się to bardzo. Tak. O, odblokowaliśmy celownik. I bardzo fajnie. Oby jak najwięcej takich rzeczy. I statystyki. No 310 punktów różnicy. No to nie jest dużo. To nie jest dużo. Ale z Zitrapos, kurde, 760. No to poleciał, poleciał i jeszcze raz poleciał. Naprawdę, poleciał ostro. Natomiast no wyjdźmy sobie może z menu meczu. Sprawdźmy sobie co to... Złoty zestaw będzie w następnym i dostaniemy broń SEO. Później platynowy, diamentowy i tak można by to wymieniać aż do 80 levela. Szkoda, że te vouchery po 20 koła są później. To kurde nic nie daje, tak szczerze powiedziawszy chyba. Lekko biednie. Autobalance, no ale ja nie chciałem autobalance. Ej, hello! Pozwolisz mi wyjść? Nie! Bo nie pozwoliło mi wyjść. To troszeczkę chamskie, powiem wam szczerze, że nie pozwala wyjść. Ale deathmatch drużynowy wzięli, no... Niezbyt lubię w tej grze deathmatch drużynowy, no ale... No niech będzie, no. Co to jest za jakaś gra? Drugi poziom wystrzeliwuje dwa pociski jednocześnie. Tak, drony strażnice mogą, można zniszczyć zanim eksplodują, taki standard. Tu możemy sobie pozwiedzać mapę jako tako. Ale szczerze powiedziawszy nie wiem czy to daje realistykę, czy to jest po prostu jakiś tam... Jakaś tam tylko mapa, której nie wprowadzili, a jest wprowadzona tylko po to, żeby tutaj pobiegać. I chyba tak jest, słuchajcie. No chyba, że to będzie ta mapa. Jeżeli tak, no to będzie ciekawie, bo to była dość taka spora. Wyeliminuj posiłki wroga. Ty, to może być ta mapa, którą biegłem przed chwilą. I chyba tak też jest. Spokojnie, łap granata. Ulala, pierwsza krew od razu do afragi. To mi się podoba. Nie no, tego dziada nie zniszczę, tak. Tak, no namierzono przez cyberstrażnika. No super, tylko co z tego, jak ja uciekłem już stamtąd. To ten cyberstrażnik może naskoczyć. Do widzenia. Szkoda, że nie mogę tutaj skakać tak dość wysoko. Granat pode mną wybuchł, dobra. A, wiedziałem, że się nie domyśli, że tak stoję tutaj na nisko. Uuu, ucieczka! Nie wiem ilu zabiłem. Ilu? 7 na razie. No to spoko. 7 to jest dość dużo.
Ajajajajajajaj. Miałem 30 ubić bez spadania. To nie będzie takie proste, szczerze powiedziawszy. Dobra. Włączamy umiejętność i jazda. No Zitrapos z nami gra. Co to za skill sync? Dobra. Zabójstwo transferowe, nie wiem co nam to dało, asysty dwie chyba. Tylko i wyłącznie. Ale bezsensownie żeśmy to zrobili. Po cholerę żeśmy do niego strzelali. Przecież było widać, że jest nieśmiertelny jeszcze. Ej, no trudno. Tu ktoś zginął. Trafię? Trafiłem, ale nie zabiłem. Ktoś inny go tam chyba zabił. Wow, za dużo granatów. O, jak ładnie dron poleciał. Do widzenia, kolego. No nie mogę tu wskoczyć z powrotem. Do widzenia. Ile tam jest? 9. Nie wiem, ile razy padłem. Kolejny. Easy peasy lemon squeezy. Nie wiem, ile mam jeszcze tam amunicji. Ajajaj, oni nieśmiertelni jeszcze stamtąd wybiegają. To jest trochę takie chamskie dla mnie. Znaczy, no dobra, stoimy u nich na respie, więc jakby nie ma tutaj opcji, żeby nie byli nieśmiertelni. No ale z drugiej strony, wiecie, to jest troszeczkę chamskie dla mnie, bo ja wybiegam i chciałbym pozabijać, a tu nie ma jak, bo tutaj są nieśmiertelni i dupa. I tak by mnie zabili granatem. Ale generalnie plan był dobry. Mam jeszcze super szybkość? Nie, nie mam już. Kiepsko. Kiepsko. Mam 2000 punktów, jestem 1000... 1000 więcej mam niż tam Zitrapos chyba. Zresztą nie jestem pewny. Nie, to Boskrud jakiś ma. Ajajaj, oni w oknach siedzą. To tu już nie będzie takie proste to zrobić. Niestety. Bardziej, że już widać, że ten Wonder Woman na przykład to jest ktoś dokokszony, nie? Do widzenia. Szkoda, że ten granat jeszcze nie wszedł tam. Do widzenia. Strzał w głowę plus 150. No to jest fajne, że jak strzał w głowę walniecie, to... Ajajaj, nie trafiłem w głowę. Ale Dominik, no, dostał, oberwał ode mnie tam dość spoko. Tylko, że no właśnie, no, nie dostał w łeb i to tak wyszło, jak wyszło. O ty chamie! Jeszcze mnie dojechał. Na takim low, i tylko, nie tylko mnie w sumie. Ale już dojechany, przyjacielu, już dojechany jesteś. Oj, od kogo dostałem? Zabójstwo transferowe, okej. Pewnie granatem tam kogoś trafiłem. Dobra, easy peasy, lemon squeezy. W oknie na pewno siedzą. Granat dobry, ale... Dobrze, okej. Udało mi się go jakimś cudem zabić. Nie wiem jakim, ale udało się. Siedem metrów ode mnie to granat nie jest jeszcze tak straszny. Dobra, Dominik, gin. Kurde, on tutaj siedział. Ja pierdziul, nie sądziłem. Ale cwaniak. CHP. Że nie OHP. Ola Boga. Dobra, zabójstwo granatem wpadło. I tu chyba był jeszcze jeden, albo nie.
Dobra, easy peasy lemon squeezy, spokojnie. Dobra, ja się stąd wynoszę. Przelecę sobie tam na drugą stronę. A to nasz, dobra. O, oh, fuck! O, oh, fuck, to dron strażnik. A! Do widzenia. Co tu się dzieje? Dobra, kolejny padł. W dalszym ciągu mam 1200 do przodu, więc nie ma tragedii. No, Dominik dostał ode mnie w łeb? Nie, nie dostał, od kogoś innego dostał. Niepotrzebnie się skupiłem na nim w sumie. Na pewno by się przydało tam granata im wrzucić do środka, bo oni potrzebują tego, ja wiem o tym. Kurde, złapał mnie! A tu 100 punktów różnicy, chciałem to skończyć. Aj, do dupy. Koniec, zwycięstwo, zwycięstwo! To jest to, co mi się podoba, to jest to, co uwielbiam. Bardzo dobrze, chociaż 1-0 będziemy mieli, jeżeli chodzi o status zwycięstw do przegranych. No i pierwsze miejsce, no i o to chodziło, nie? Najlepszy, 4240 wynik. No to jest sporo, jak na deathmatch drużynowy, biorąc pod uwagę fakt, że 10 tysięcy jest na wygraną, nie? To jest naprawdę sporo. Zobaczymy, czy wejdzie, nie wejdzie level. Brakuje nam jeszcze 3 razy tyle w sumie. 10 GP. No to ile tam dostanę? O, ale dostałem jeszcze tego, okej. Okay. Troszeczkę się tam dostało. Odblokowaliśmy MP5KS3. Celowników, no nie bardzo. Ale to nie potrzebuję w sumie. Bardzo mi się to podobało, bardzo fajnie się grało. Generalnie pierwszy jako dominacja. Najwyższy wynik, no szkoda, że technika jeszcze nie walnęliśmy. Ewentualnie pacyfistę. Nie, pacyfista nie mogliśmy, no co ty. Przecież to jest ZS, zapomniałem o tym całkowicie. Dobrze, do tyłu, tak. Nie, jeszcze nie chcę przejść do zbrojowni. No i w sumie nie będziemy przejść, bo chociaż w sumie możemy przejść. Po co? Aha, tylko tyle, żeby się dowiedzieć, że tam jest to, a nie ma tego. Ukończyłeś zadanie krew. Gdzie są te misje? Aha, do menu głównego musimy pójść. Chyba. Okej, okay, i gdzie te misje były? Ja wiem, że te misje... Tu są misje. O właśnie, szukałem tego. Dobra, to możemy odebrać. Zawsze to 1500 GP dodatkowych, tutaj 1000. Też 1500 w sumie. I tutaj też mamy jakieś. Get a kill strike of 3 to win. Okej, okay, no to też fajne. 3000 voucher. Fajnie. Tutaj później jest 10000 voucher. Kill strike'a z 6 wygranych, 9 wygranych i 11 wygranych. I tam to. O, tamten to już złoty zestaw fajny. Ten srebrny jeszcze nie, ale ten złoty już fajny. Także słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!